Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 9 odcinka z serii Pokémon Ultra Sun Nuzlocke. W poprzednim odcinku, w odcinku numer 8, odwiedziliśmy całkiem nową lokalizację, która została dodana w tej grze, ale mi się język dzisiaj plącze, i nazywa się Big Wave Beach. W każdym razie była tam dodana również nowa funkcjonalność, z której będziemy mieli możliwość skorzystać po pokonaniu Kahuny tej wyspy, czyli po prostu Hali. A w dzisiejszym odcinku będziemy przemierzać dalej ścieżkę numer 2 i podejdziemy sobie pod Verdant Cavern i zobaczymy, co tutaj jeszcze zostało zmienione, co tutaj jeszcze zostało dodane, bo jestem tego po prostu ciekaw. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to by było na tyle. Złapaliśmy w poprzednim odcinku nowego Pokemona, ale wylądował on już w boksie, czyli nasza pełna drużyna zostaje niezmieniona. No i teraz czas najwyższy ją przedstawić. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się Uroboros na poziomie 11. Jest to oczywiście Ekans z atakami Rap, Leer, Poison Sting i Bite. Następnie mamy Overloada na poziomie 12 z atakami Vice Grip, String Shot, Mud Slap i Bite, trzymającego Quick Claw. Pico na poziomie 10 z atakami Growl, Water Gun, Super Sonic i Wing Attack z umiejętnością Hydration. Sieve na poziomie 11 z atakami Tackle, Bite, Fire Fang, Happy Hour, trzymający Focus Band. Shere Khan na poziomie 11 Scratch, Ember, War Cup i Leak, trzymający Oranberry i Martinez, Zorua, Scratch, Leer, Pursuit i Fake Tear, z których nauczyła się w poprzednim odcinku. Dobrze. I to są wszystkie moje Pokémony w mojej drużynie na chwilę obecną. No i nie pozostaje mi nic innego jak ruszyć dalej, nie przedłużać tego jeszcze bardziej, tylko ruszyć po prostu dalej do góry i zobaczyć, co tutaj się prezentuje. Mamy tutaj oczywiście następnego trenera, który coś tutaj sobie podrzuca. No a po prawej mamy Berryfield i mam nadzieję, że to będzie nowy obszar, na którym będziemy mogli złapać Pokémona, prawdopodobnie Crabrawlera. My Murkrow just loves shiny sparkle things. Okej, okay, czyli już wiemy, jakiego Pokemona będzie miał ten trener i będzie to zdecydowanie Murkrow. My mamy na pierwszym miejscu Ekansa, no więc jest okej. Okay. Jest okej, okay. nie będę narzekał na to połączenie. No i będziemy mogli na pewno tego Murkrowa tutaj zatruć. Miejmy nadzieję, że to nie jest Murkrow z Pranksterem, chociaż tego się nie spodziewam po podstawowej wersji gry, żeby ten Murkrow miał ukrytą swoją umiejętność, więc bez problemu użyję teraz Poison Sting, postaram się go zatruć. A potem jeszcze dodamy rap. Astonie rzeczywiście jako pierwszy atak zadaje całkiem sporo obrażeń, ale niewystarczająco. Więc my użyjemy jeszcze jeden, ja będę polował po prostu tutaj na ten poison. To jest na chwilę obecną moja taktyka. Pursuit zadaje tutaj wcale nie tak dużo, jakbym się spodziewał. I jeszcze nie udało nam się zatruć tego Murkrowa, więc spróbujemy jeszcze raz. Na pewno nie możemy tutaj pek. Okej, czyli zastosuje przeciwko nam wszystkie swoje ataki. Ja niestety, udało nam się zatruć, więc teraz mogę uleczyć naszego Ekansa. I później użyć ataku Rap. I cyklicznie życie naszego Pokemona, życie Pokemona przeciwnego będzie osłabiane, więc to mnie bardzo cieszy. No i mam nadzieję, że dzisiaj całą w taki sposób ścieżkę numer 2 uda nam się przejść. Na pewno coś jeszcze będzie na Berryfield się działo, więc tam musimy wejść. Zdecydowanie. No i teraz co tu jeszcze mogę zrobić? Oczywiście użyć Rap. Murkrow tutaj jest szybszy niestety od nas. To jest ten minus Ekansa, niestety, że jest taki wolny, ale potrafi naprawdę wykrzesać z siebie cykliczne obrażenia, które szkodzą. I to szkodzą naszemu przeciwnikowi bardzo. No tu widzicie, Poison, Rap. Nie mam co narzekać. I teraz co mogę zrobić? Mogę użyć dosłownie czegokolwiek. Użyję Poison Sting, bo to ma dużo punktów ataku. A, chyba że właśnie ten tutaj trener postanowi użyć na przykład Full Restore. Co jest za dużo, co jest po prostu przegięciem dla mnie. Na szczęście Rap tutaj zadaje solidne obrażenia, Poison Sting również. Miejmy nadzieję, że uda nam się... niestety flinch, ale Rap robi swoje. Niestety... Nie sądziłem, że użyję tutaj Full Restore'a ten trener, chociaż mogłem się tego spodziewać. Tutaj kolejny Pursuit. I miejmy nadzieję, że to zatruje. Nie zatruło. Więc ja muszę jeszcze raz uleczyć swojego Pokemona. Niestety nie możemy zmienić, ponieważ, Pursuit. Możemy się tutaj spodziewać tego ataku. Jeszcze raz, który by nas po prostu poleciał, a tego nie chcemy po prostu. Nie chcemy otrzymać dwa razy większych obrażeń i poświęcić jakiegoś Pokemona. Więc widzicie, jakbym zmienił teraz Pokemona, to Pursuit by się tu zdecydowanie pojawił. Został wyzwolony z tego rapu. A stonisz kolejny. Upierdliwy jest ten Murkrow, wbrew pozorom.
Decydowanie. Trzy ataki na krzyż, Peck, Rap, Peck, Astonish i... i Pursuit. Ale przeszkadza nam to, przeszkadza nam. No i kolejny flinch, no nie, no nie. Nie mogę zmienić Pokemona, bo już wam mówiłem, Pursuit niestety jest tutaj tym minusem. Ale miejmy nadzieję, że ten Poison Sting wystarczy. Byłoby bardzo miło. Ale zatruł, okej. Czyli wystarczyło, pokonaliśmy. Masakryczny był ten trener, powiem szczerze. W każdym razie udało nam się pokonać tego Murkrow'a i ruszamy teraz dalej eksplorować ścieżkę numer 2. Gentleman Stanley, Murkrow, you must shine brighter. Otrzymaliśmy 2000 pokedolarów za zwycięstwo. To dużo stosunkowo. Jak na ten poziom rozgrywki, gdzie pamiętamy, że $200, $150 otrzymywaliśmy. Tutaj mamy... aha, czyli tutaj mamy... a jednak nie chciałem aktywować tej cutscenki, ale jednak to się stało. Yes, I see. So this way lies Verdant Cavern. It is one of the places in this land filled with the Blinding One's power. Most certainly worth of our investigating. Yep, the aura level are really high. Calm yourself, Zossi. Zossi? Okay. It will be difficult for us to investigate it, though, since we do not use Pokemon of our own. We will have to think of some other way. Perhaps we could use our technology to find a way to control Pokemon. Oh. Oh. Maybe I could go in as a trial goer, take on the trial and everything. Though I don't have one of those island challenge amulet thingies. Okej, czyli dowiedzieliśmy się, że ci ludzie, z czego jedno się nazywa prawdopodobnie Zossi, albo to było po prostu coś dziwnego, co właśnie doświadczyliśmy, nie posiadają własnych Pokemonów, ale chcą pokontrolować coś. No i ruszałem do Verdant Cavern, gdzie wiemy, pojawiały się feromosy w poprzedniej wersji gry. I też jak się dowiedzieliśmy, że Pokemony, które są totemicznymi Pokemonami, a w Verdant Cavern taki się znajduje, są napromieniowane tą aurą. Tą aurą z Ultra Wyrw. Z Ultra Wormholes, więc... no składa się to powoli do kupy i wydaje mi się, że Blinding Ones to jest zdecydowanie Necrozma, ale jak to będzie wyglądało, no tego tu się dowiemy niestety później. W każdym razie, tu są chyba Berryfields. Aha! Także chodźmy tam. Zobaczmy, czy to jest nowy obszar. To jest nowy obszar, możemy tutaj złapać Pokemona. Możemy tutaj złapać Crabrawlera. No i nie ma tutaj temu Skull, co jest ciekawe. Czy to są jakieś przedmioty? To jest jakaś pani. Dzień dobry. These are Berryfields, but there aren't any Berryfield trees going here. Do you want to know why? Z chęcią bym się dowiedział, dlaczego tutaj nic nie rośnie. Well, you see, we came here to the Alola region thinking to help spread the word about using fertilizer in the Berryfields here too. The town where we came from, a place called Campryer Town in Kalos. Okej, czyli to jest miejsce, gdzie zaraz obok były te pola. Były te pola z jagodami właśnie. Fajnie, fajnie. Połączenie między grami. They grow plenty of berries in the nearby fields. And we use fertilizer to help grow our berries. But in the Alola region people don't have to do a thing to help berries grow. You can sit back and let nature and Pokemon do all the work. And you'll have more berries than you'll know what to do with. And that's why we stopped bothering with trying to farm in the fields here. A, okej, czyli to jest wyjaśnienie tej sprawy z... o, i widzimy tutaj jeszcze naklejkę. In the fact, now we are the ones who are enamored with Alolan berry culture. My new dreams is to try to become a true berry master here in Alola. Okej, czyli jest to wyjaśnione, że po prostu Alola ze względu na swoją naturę i ze względu na... wszystkie działania, jakie tutaj wykonuje po prostu natura, nie trzeba używać tych użyźniaczy, nawozów, tylko po prostu dać jej działać. Zdanie nieskładne jak z nie wiadomo co, ale wiecie o co mi chodziło. W każdym razie, ja chcę tą naklejkę, dzień dobry. 7 naklejek już mam zebranych i tutaj mamy jeszcze Silver Powder.
Okej, to zwiększa siłę ataków typu bug. Szkoda, że żadnych nie mamy na naszych Pokemonach. No i co my tutaj pogadamy jeszcze z tym panem? Oh, you and the cans are doing the island challenge. Great, allow me to give you a berry then. Okej, otrzymaliśmy Oranberry. Oranberries can restore some of a Pokemon's HP for them. You can feed a berry to Pokemon or let it hold a berry and they'll eat it when they need it. By the way, young one, are you interested in becoming a berry master? Zdecydowanie tak, to było moje powołanie. Ja nie chcę zostać mistrzem Pokemon, ja chcę zostać mistrzem jagódkowania. Alright, first of all, get a Persim Berry. Okej, czyli musimy zdobyć Persim Berry i przyjść do tego pana tutaj. I niestety Crabrawler nie pojawił się tutaj w kupce. O, jest Persim Berry też, to możemy od razu podejść do niego. Niestety Crabrawler tutaj się nie pojawił, więc przy następnym nagrywaniu po prostu po drodze tutaj wskoczę i postaram się złapać jednego takiego Pokemona. Okej. Let me see, did you get a Persim Berry? Wow, you have a Persim Berry. I don't know if you picked it from a berry tree or your Pokemon had it, but that's great. Start to becoming a berry master. I'll offer you this as a reward. I co my tutaj mamy? Citrus Berry. Okej, świetnie. A Persim Berry heals confusion, a Pecha Berry heals poison status, a pinch Citrus Berry restores much HP than a Oranberry. Okej, czyli to jest coś takiego, czego tutaj się dowiedzieliśmy. Tutaj jest Delibird, który przyszedł chyba po te jagody. I wejdziemy sobie jeszcze oczywiście tutaj, bo eksploracja przede wszystkim, tu jest domek Delibirdów. I jest tu również, naklejka w środku. Biorę. Któryś z tych Delibirdów nam coś daje. Tak mi się wydaje. Okej. Jest revive, który możemy sprzedać. Zdecydowanie jestem z tego zadowolony. Tu nie możemy przejść niestety. Flap. I ostatni Delibird. Ty też mi coś dać? Nie, niestety nie. A ty? Też nie, więc możemy ruszać dalej teraz. Czyli na Berryville nic nie znaleźliśmy niestety, ponieważ no, w jagódkach nic nie było. A to jest jedyny sposób, w jakim na tym obszarze możemy złapać Pokemona. No ale ruszamy teraz dalej. Ścieżka numer 2. I ruszamy śladem tych tajemniczych osób, które się pojawiały na okładce i które widzieliśmy już przed Iki Town. Co ja mogę tutaj przejść? Nie, więc będę się starał uniknąć trawy, ale spotkań z trenerami już niekoniecznie. Hey, let's battle! Dobrze, przejdźmy do tej walki. Ja jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy powalczyli i spróbowali swoich sił w pojedynku trenerów Pokémon. Masz tylko jednego Pokémona, którym jest Las Isobelo. Jaki jest twój Pokémon? Flabébé. Przykro mi to stwierdzić, moja droga, ale mój Ekans zniszczy twoją Flabébé. Ale to jest znowu kolejny nowy Pokémon, którego się tutaj nie spodziewałem zobaczyć. Bo jednak taką typową wróżką dla regionu Alola była Ribombi. I... Znaczy taką wróżką, którą kojarzymy wszyscy, to była Ribombi i Cutiefly. A widzicie, dwa Poison Stingi wystarczą, żeby pokonać tą Flabébé bez żadnego problemu. Więc chyba będę musiał zmienić Ouroborosa zaraz. On jest na poziomie 11 czy 12, już nawet nie wiem, nie pamiętam. Ale zdecydowanie fajnie by było, jakby na przykład mój Wingull, czyli Pico, potrenował sobie również, bo jest jedyny jako na poziomie 10. No i drużynie, no a to jest bardzo przydatny Pokémon, nie oszukujmy się. Z Supersonikiem i z Growlem. Okej, Super Potion znaleziony. Jestem zadowolony z tego. A tutaj raczej nic nie znajdziemy. Ja przeszukam jeszcze te pozostałe trawy w międzyczasie. Pytajnik. Co tutaj mamy? Jest i how? How's it, Paper? Your Pokemon doing alright? Yeah, jest okej, dajmy sobie radę. Well, I know Rowlet and the rest of my team have seen better days, that's for sure. No i mamy tutaj Pokemon Center. A, tu jest jeszcze jedna kupka jagód, ale niestety nie możemy tutaj złapać Pokemona, bo na ścieżce numer 2 już Pokemona złapaliśmy. Come on, Paper, let's stop by the PMC. Czemu PMC, a nie... Po prostu PC, Pokemon Center. Nie wiem, żeby się nie myliło z komputerem, ale w czym problem? You know that Verland Cavern place, right? I guess it's kinda like sacred to Tapu Koko. Pierwsze słyszę. You aren't allowed into to go into it unless you're on your island challenge.
Oh yeah, I almost forgot. I have something pretty amazing to share with you, Paper. O, otrzymaliśmy 3 revive'y, które teraz chyba sprzedamy w tym momencie, bo już się ich trochę rozbierało. Rozbierało. O, ja dzisiaj nie umiem mówić. Nazbierało. Revives are solid items to have. If your Pokémon faints in the battle and can't go on, then a revive will perk them right back up. But you probably won't find revives here. Did you know that Pokémon sometimes sell different things? And not just that. The two clerks at the counter even sell different things from one another. Oh yeah, but you got that Rotomdex, right? If you tap it and play with it a lot, then you can use Roto Loto too, right? Tego nie wiedziałem. Co to jest Roto Loto? That's right, Kimieta, when my ace flash. Awesome, do it, Paper, do it, try Roto Loto for me. Okej, jego oczy teraz świecą, czyli tylko w niektórych miejscach prawdopodobnie będziemy mogli spróbować tego Rotoloto, ale czemu by nie spróbować? Ooh, congrats! We can use the Rotoloto now. It's a new feature that pops out special powers, just like that. Come on, give it a try! Okej. Strzałka w górę, i co to znaczy? Hey, look at that! That's an amazing power! Otrzymaliśmy 2 Roto Boosty. Roto Powers Packet? Co tu się dzieje teraz? Okej, czyli Roto Powers Packet. Czy otrzymaliśmy jakieś... O kurczę, muszę to sobie przeanalizować teraz. Oczy się świecą Rotomowi, możemy zagrać taką Roto Loto, czyli zakładamy, że loterię, która losuje nam jakieś bonusy. No i w moim przypadku to były jakieś 2 po prostu Rotom Tickets czy coś takiego. I Rotom Power Pockets, tam je wkładamy. Roto Boost się to nazywało, okej. Okay. Roto Boost is a power that boosts the stats of your Pokémon. Okej, czyli możemy zwiększyć statystyki naszego Pokémona, jeżeli użyjemy tych boostów na nim. Ciekawe. That's so cool! Roto Loto can even make your team stronger. I wonder what other kind of Rotom Powers there are too. Okej, czyli teraz musimy uważać na świecące oczy. That's some special Rotom Power. Hope it helps out with a trial. Okej, czy ja powinienem tutaj teraz mieć coś, co się nazywa... Free Space, okej. A, tutaj. Roto Boost. Czyli podczas walki możemy to dać Pokémonowi i to zwiększa wszystkie statystyki naszego Pokémona. Ten przedmiot jest przegięty. Na pewno z tego będziemy korzystać. Wiem, że mamy je tylko 2, ale podczas trial na pewno się nam przydadzą. Ja oczywiście nie będę w dzisiejszym odcinku zaczynał trial, ponieważ moglibyśmy się z nim po prostu nie wyrobić, ale jeszcze poeksploruję całą ścieżkę numer 2, plus podejdę tutaj do tych osób i zobaczę, co mają do sprzedania. Chciałem coś kupić. Macie jakieś TM-y może? Nie. Super Potion, Heal Ball, Nest Ball, Luxury Ball. Mogę kupić 6 Luxury Balli. Dlaczego nie? I coś tutaj jeszcze ciekawego? Nie. I chciałbym sprzedać revive'y. Niestety, ale muszę, bo nie przyda mi się to do niczego. A mamy ich tutaj, widzicie, 8. Nie możemy ich po prostu sprzedać za 8000. Darmowa kasa. Nie ma na co narzekać, więc trzeba je sprzedać od razu. Czy ja chciałbym coś kupić? Na razie nie. Wydaje mi się, że wszystko mamy, chociaż możemy kupić super powszyny i ja zaryzykuję i kupię. Powiedzmy do 10 tych super potionów. Mamy ich 4, czyli jeszcze 6. Szybka quick maths teraz, szybka matematyka. Co należy zrobić, żeby mieć 10 super potionów, kupić 6. Dobra, tutaj nie podchodzę. No i co? Przeeksplorujemy sobie jeszcze ścieżkę numer 2. Dzisiejszy odcinek wychodzi na to, będzie nieco krótszy. Ale tutaj jeszcze co nieco mamy do zrobienia. Tutaj Ilima oczywiście stoi. Hej ty! Co ty masz do powiedzenia? Yo! If a Pokémon moves lands critical hit, it will deal 50% more damage. Okej, to wiedziałem. No i atakuje nas Pokémon. Niestety nie możemy go złapać, tak już mówiłem, ponieważ... No... Jest to ścieżka numer 2. Wiem, Rotom, nie widziałeś tego Pokémona wcześniej. No niestety my nie możemy tutaj nic zrobić. Musimy... go pokonać, żeby dobrać się do tego jagodego. On jest na poziomie 10 w ogóle, wow!
Okej, wing attack z naszej strony jest super efektywny, powinien zadać solidne obrażenia powyżej połowy. To mnie tylko właściwie interesuje, a Bubble nam tutaj praktycznie nic nie zrobi. Nie obniżył też, Bubble chyba obniża szybkość, więc nie obniżył tego, albo Bubble Beam. Teraz nie wiem, jedno z dwóch obniża szybkość na pewno. No i następny wing attack załatwia sprawę. No i nasz Pico dostaje 137 punktów doświadczenia. Wow. Okej. Teraz co możemy tutaj zrobić? Oczywiście możemy zebrać te wszystkie jagódki i to jest Citrus Berry, okej. Okay. Chesto Berry, one wszystkie się tutaj na pewno przydadzą. Jeszcze jedna Chesto, one leczą uśpienie naszego Pokemona. No i Chesto Berry, czyli 3 Chesto Berry udało nam się zebrać. Jak będziemy mieli dostęp do Pokepolago, to na pewno Citrus Berry będziemy sobie od czasu do czasu rozmnażać w tym miejscu, znaczy, no... sadzić w tym miejscu, w którym będziemy mogli. A ja tymczasem mam tutaj jeszcze przejście, wejście na górę, okej. Okay. Gdzie jest przedmiot? No i mamy jeszcze jedną walkę do stoczenia w dzisiejszym odcinku. To jest kolejny revive, który możemy sprzedać. Okej, okay. No i widzimy tutaj tego breedera, który stoi, więc dlaczego by nie spróbować i nie powalczyć z nim. Jeszcze zejdę tą trawą na dół, bo nie wiem, czy tam jakiś trener się nie chowa. Jeżeli nie, I'm looking for nie wiem, co on powiedział. Coś tam, żeby trzymały jagódki, jego pokemony. Breeder J ma tylko jednego pokemona, więc dużo jego pokemonów będzie trzymało jagódki w tym momencie. I jest to Rockruff, więc cóż, Wingull, niestety, ale musisz uciekać stąd. Pico, bo Rockruff nie jest dla ciebie dobrym przeciwnikiem. Ale na przykład już z jednej strony jest, z drugiej strony nie jest. Tutaj, jak mówiłem, pokemony typu Rock, niestety... nam szkodzą bardzo. Ale użyjemy Water Gun, który jest super efektywny. Send Attack, okej. Ten Rockruff jest na poziomie 10, ja nie spodziewam się, chociaż nasz też był na poziomie 10, ale był to eventowy Rockruff, więc nie wiem, czy będzie miał jakiś atak typu Rock, czy nie. Ale na szczęście udało nam się trafić drugi Water Gun, więc bez problemu ten Rockruff zostanie pokonany. No i Pico awansował na poziom 11. Jestem ciekaw, na jakim poziomie będą Pokemony podczas trialu, który będzie się działo w następnym odcinku. Ja postaram się wytrenować Pokemony do poziomu, a ja wiem, 13. Wydaje mi się, że to powinno być wystarczająco. Zobaczymy w każdym razie. Mamy dwa Rotom Boosty, więc to też się może nam przydać. Ja tutaj zejdę jeszcze trawą w dół. Oczywiście coś nas zaatakowało z zaskoczenia i wiem, że różne Pokemony mogą się tutaj pojawić, nie tylko Makuhita, ale jak widzimy dla nas wszystkich i dla mnie już drugi raz pojawił się Ekans, chociaż na przykład Pokemonem, którego idzie zdobyć tutaj, jest Dunsparce. A ja nie pogardziłbym Dunsparcem, który jest dość defensywnym Pokemonem. Jest to podstawowy oczywiście Pokemon, ale radzi sobie doskonale. Nic nie narzekałbym, jakby taki Pokémon był po prostu mój. Czy jest tu coś? Nie, tu jest po prostu zwykłe przejście. Czyli nic ciekawego się nie dzieje, więc ścieżka numer 2 została przez nas wyczyszczona. Tak to możemy określić. No i wydaje mi się, że to by było na tyle. Wątpię, żeby tu... O, albo jeszcze nie. Jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia. Znalezienie naklejka. Tak sądziłem. Wątpię, żeby tu była naklejka. Już mówiłem, ale jednak była. No. I to by było na tyle, także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek, chociaż krótki, podobał wam się. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Łapka podniesiona, subskrypcja i dzwonek. A ja dziękuję wam wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku albo filmiku. Trzymajcie się, cześć!